No siema, to znowu ja. Dziś zamiast śmiać się z dzieci na Discordzie, pośmiejemy się z dorosłych dzieci na YouTubie. Karta na czasie na polskim YouTubie zaczyna promować największe gówno, jakie się da. No dobra, nie zawsze, ale to tylko jak coś stało się w kraju i duże media robią o tym film. Tyle, że to gówno nawet nie jest polskie. A najczęściej ukraińskie. Jeśli ktoś przegląda zagraniczny YouTube, wie na pewno o czym mówię. Chodzi mi oczywiście o trumtrum.pl, albo o jasną stronę, albo o 5-minutowe sztuczki, albo o inne tego typu kanały. Ale spytacie się zapewne, trumtrum.pl jest ukraińskie? Przecież ma PL w nazwie. Tak, jest ukraińskie. Już tłumaczę. Kanały typu Lifehacki, 5 rzeczy, których nie wiedziałeś i tak dalej, są robione przez duże firmy, którym zależy tylko na pieniądzach. Kanały spod jasnej strony są bodajże rosyjskie, a trumtrum jest ukraiński. Wszystkie te kanały to tak naprawdę jeden kanał, tyle że tłumaczony na kilka języków. I tak powstał trumtrum.pl, czyli jeden z najgorszych kanałów na polskiej tubie. Tylko dlaczego jest taki zły? Przekonajmy się. Omówimy kilka głupich pomysłów, na jakie wpadają twórcy tego kanału, jak na przykład ogromne i miniaturowe jadalne gadżety, 8 pranków na przyjaciołach, szkolne odstresowacze, 7 pomysłów, zabawki antystresowe, zwykła żywność a galaretka, kulinarny pojedynek, 8 pranków i lifehacków do szkoły, jak zabrać jedzenie do szkoły, 15 pranków na przyjaciołach do szkoły, 18 zabawnych pranków na kolegach. I od tego filmu właśnie zaczniemy. Nie możesz żyć bez kawałów? Łap nową kolekcję zabawnych pranków, zabawiaj przyjaciół i otrzymuj ładunek dobrego humoru. Kto mówi z taką intonacją w głosie? Co to w ogóle znaczy otrzymuj ładunek dobrego humoru? Jaki ładunek? Jedyny ładunek to ja mogę przepychać w Overwatchu. W tym całym pierwszym pranku chodzi o to, że mamy prankować naszego chłopaka, a na filmiku są dwie dziewczyny. Widzisz, on nawet się nie złości. Widzisz, on nawet się nie złości. Cóż, jeśli tak, wsypij trochę jej piasku do tego napoju. Powiedziała dwa razy jej. Tutaj to już nie wiem, czy wina tłumaczy, czy tej zwalonej lektorki. Okej, okay, co tu się właśnie stało? Siedzą sobie dwie koleżanki na ławce, jedna nagle chowa telefon i odchodzi. Ona tak lubi robić zdjęcia. Pewnie ją sprankujesz z tego powodu, prawda? Nie możesz cieszyć normalnym robieniem zdjęć, tylko musisz się z niej pośmiać. Malujemy cienką, przeźroczystą taśmę klejącą niebieskim pisakiem. Koleżanka zostawia przy tobie swoją torbę z telefonem, a ty idziesz do domu malować taśmę klejącą, aby jej pranka zrobić. Gdzie w tym sens? Gdzie ta koleżanka poszła? Czy ziemia jest płaska? Zaproponuj jej zrobić zdjęcie jej telefonem. Właśnie wróciła, nie wiadomo skąd, a ty nagle jej każesz robić zdjęcia. Może właśnie dealowała kokainą, a ty wierzysz, jak ci powiedziała, że poszła tylko na zatorze po marihuanę. Uwielbiam kawały z rzeczami. Tak, widzimy. Uwaga, ona wchodzi! Kryć się? Powiedziała to już jak stała przy zlewie, więc chyba nikt nie zdążył tego zrobić. Podkładamy gąbkę, aby z niej skorzystała. Nie trzeba było długo czekać. Jej potrzebna gąbka, leje na nią płyn do mycia naczyń, dodaje wody, ściska w ręku i... Czemu leje płyn do naczyń w łazience? Twoja przyjaciółka uwielbia słodycze? Niech je owoce zamiast bezrutecznych słodyczy. Zamienia cukierki na winogrona. Ja rozumiem, jak ktoś jest gruby i powinien schudnąć, wtedy próbuj. Ale ta dziewczyna wygląda jakby naprawdę chciała te słodycze, a ty jej robisz taką przykro... Aha, jej się podoba. Aha, nieważne. W ogóle możemy pogadać o tym, jak bardzo te tłumaczenie powtarza niektóre wyrazy. Jest to po prostu niekomfortowe do oglądania. Pranki z truskawkami. Truskawkami, truskawki, 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 truskawki. Tu coś serio musiało pójść nie tak. Maczamy kilka jagód, wykładamy na talerz, nakładamy na jagody i... Teraz najważniejsze, nie pomylić jagody. Dobra, nie mogę już słuchać tego głosu w tej intonacji, bo oszaleję, lecimy dalej. Nowa nauczycielka nie jest w stanie wyleczyć nas ze starych nawyków. Rzuci na lekcji, to już tradycja. Okej, z tego co zrozumiałem, to w tym filmie mamy trzy postacie. Te dwie uczennice, Cindy i No Name, i nauczycielkę Elizabeth. Dziewczyny chcą rzucić gumę na lekcji, ale nie wiedzą jak ją przemycić. Odpowiedź brzmi zamienić taśmę klejącą w uchwycie na hubę bubę. Co może pójść nie tak? Moja guma jest bezpiecznie schowana. Och tak? To czemu panna Elizabeth właśnie ją sobie wzięła?
Laleczka uwielbia pączki. Po pierwsze, czemu ją tak nazwali? Szkoda, że tego pączka na długopisie nie wolno jeść. Po drugie, kto chciałby zjeść plastikowego pączka na długopisie? Z naszą nową nauczycielką wszystko jest możliwe. Zrobię jej pączka na długopisie. Kiedy Laleczka prosił o zgodę na wejście, pani Elizabeth przygotowuje słodki prank na uczennicy. Laleczka wychodzi z klasy, a w tym czasie ta nauczycielka potrafi zrobić galaretkę. Z tego co wiem, to galaretka tężeje w co najmniej 2 godziny. Marchewka jest w zmowie z nową nauczycielką. To brzmi, jakby robiły nie wiadomo jak okrutnego pranka tej koleżance, a one tylko włożyły dużego galaretkowatego pączka na długopis. Gdzie jest jej długopis? Dobra, Laleczko, nie przejmuj się. Czym ma się przejmować? To tylko pączek z galaretki. Pączek zostawmy nauczycielce. To ta Laleczka nie miała go zjeść? Ja już nie rozumiem, o co chodzi. To intro mnie przeraża. Mam wściekłą nauczycielkę, której przeszkadza wszystko, co te jedyne 2 uczennice robią. Tutaj robią zeszyt z przyciskami. Takie coś na podobę fidget cube'a. Robią to w mniej niż 2 minuty. Tym zeszytem można stukać, chrupać, przesuwać koraliki i denerwować hałasem nauczycielkę. Po co miałybyście to robić? Żeby wiedziała, jak bardzo nie chcesz zdać się z jej przedmiotu? Pani Maria bardzo gwałtownie reaguje na dźwięk. Nie dziwię się. Zrobiłyście zeszyt, który jest do w mniej niż 2 minuty i bawicie się nim na lekcji. My po prostu szczękamy długopisem. Czy długopisem się szczęka? Co to w ogóle znaczy szczękać długopisem? Czy ziemia jest płaska? Ona ma teraz pierdzielony mental breakdown przez nie. Są najgorsze 2 jedyne uczennice w klasie. Marchewka ma nową pasję. Zaczęła prowadzić swój blog. Każdy przecież wie, że jak ma się własnego bloga, to jest coś nie tak. I teraz nie sposób oderwać ją od laptopa, nawet na spacerze. To chyba jest z nią coś nie tak. Rozmawiałaś z nią może o tym, a może po prostu zerwi przyjaźń? Ze mną koleżanka nie chce się dzielić ani laptopem, ani TikTokiem. To niezła koleżanka, co nie? Najpierw się z tobą przyjaźni, a potem TikToka nie daje, ani blogiem się nie dzieli. Cóż, mam swój miniaturowy laptop ze słodkim sekretem wewnątrz. Czyli jebać koleżankę i idziesz jeść TikToki, które są twoje, podczas gdy jednocześnie chciałaś wziąć TikToki od niej. Czy to ma sens? Robimy miniaturowy aparat, który nie wygląda na prawdziwy, żeby zaskoczyć naszą koleżankę. Ustawiam ostrość na swoim małym aparacie i robię zdjęcia, a potem śmiało odgryzam kawałek obiektywu. Takiego obrotu wydarzeń koleżanka wyraźnie się nie spodziewała. Jeez, tak ją zaskoczyła, że chyba nawet zemdlała. Betty szuka pendrive z ulubionym filmem. Na pierwszym nie ten, na drugim też. Chciałbym tylko powiedzieć, że ta scena była bardzo mało wiarygodna. Nikt przecież nie wkłada pendrive za pierwszym razem poprawnie, co to ma być? Ale nudy. Wszystkie książki są przeczytane, gry zagrane. I znów nierealistyczna sytuacja. Mam pomysł. Maluję na palcach śmieszne miny. Bo przecież każda osoba dorosła robi to w wolnym czasie, czyż nie? Mili Vanilli. A żeby się nie nudzili, zakładam na nich małe słuchawki. Co dlaczego? Mili Vanilli tańczą w rytm muzyki. Dobra, nie wiem co tu się stało, zakończmy to. Podsumowując, TrumTrum.pl to kanał pochodzenia ukraińskiego tłumaczony niezdarnie na język polski i próbujący uzyskać sukces taki sam jak za granicą. Czasem im udaje się dostać na kartę na czasie i jest to bardzo niepokojące, ponieważ oznacza to, że ludziom się to podoba. Chociaż jak porównałem sekcję komentarzy świeżo po przesłaniu ich filmu i już po jakimś czasie, to różnią się one od siebie. To by było na tyle z dzisiejszego filmu. Dajcie znać co myślicie o TrumTrum i czy według was taki content powinien istnieć na YouTubie. Nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału oraz polajkować tego filmu. Ja się z wami żegnam i do następnego.